kontekście serii Halo Creative Assembly to oczywiście autorzy Halo Wars 2. Osoby interesujące się RTS-ami na komputerach osobistych zapewne kojarzą ich najlepiej z obszernej serii Total War, zawierającej zarówno istne zatrzęsienie gier historycznych, jak i niedawny romans Warhammer Fantasy. Poboczne projekty studia obejmowały inne gry strategiczne, gry akcji pozwalające wcielić się Spartanina lub Wikinga, a także horror w uniwersum obcych. Listę ich dokonań, a także historię studia możemy prześledzić w różnych miejscach w sieci, ale jesteśmy przecież na kanale poświęconym serii Halo. Cofnijmy się do momentu, gdy Creative Assembly krzyżowało swoje drogi z naszą ulubioną serią gier, czyli do 2009 roku i premiery Halo Wars 1. Halo Wars. Ciekawy koncept przeniesienia świata Halo na mechanikę strategii czasu rzeczywistego. Ostatnie dzieło nieodżałowanego Ensemble Studios. Studia, które nie miało nic wspólnego z Creative Assembly. Czemu więc cofamy się tak daleko w przeszłość? Gdzie tu miejsce dla autorów Total War? Po przeciwnej stronie barykady. Przełom lat 2008-2009 był momentem, gdy duże firmy postanowiły spróbować swoich sił w przedstawieniu graczom konsolowych wysokobudżetowych strategii czasu rzeczywistego. Oczywistą przeszkodą było sterowanie na padzie, ale każdy z konkurentów miał na ten problem swój przepis. Jako pierwszy wystartował Ubisoft, wydając w listopadzie 2008 grę Tom Clancy's End War. Pomysłem na sterowanie była tu kontrola głosowa. Gracz wymawiał rozkazy do headsetu wedle szablonu. Kto? Co? Gdzie? Na wersję PC-tową czekaliśmy wtedy do lutego 2009, kiedy to wyszedł też pierwszy konkurent End War, czyli Halo Wars. Tu postawiono na kołowe menu, z którego wybierano pozycję za pomocą analogowej gałki. Miesiąc później zadebiutowało Stormrise, gra wydana przez Segel, w której postawiono na pracę kamery. Punkt widzenia gracza umieszczony był nisko nad sterowanym oddziałem, a ograniczona widoczność spełniała rolę mgły wojny. Przed premierą twórcy byli tak pewni swego, że wspominali nawet o opatentowaniu opracowanego systemu sterowania. Twórcy, którzy działali wtedy pod szyldem Creative Assembly. Z tej trójki Halo Wars było oceniane najlepiej i jako jedyne doczekało się kontynuacji. Z kolei Stormrise zostało zapomniane jeszcze tego samego roku. Creative Assembly wróciło na dobrze znane sobie poletko peceta i do dobrze znanej sobie serii. Przez lata konsolowe wojaże autorów Total War nie kończyły się najlepiej i nawet dobrze oceniany obcy Izolacja tego nie zmienił. Dość niespodziewanie na Gamescomie 2015 Microsoft zapowiedział kontynuację swojego podejścia do konsolowych strategii i ogłosił światu współpracę z Creative Assembly. Ciężko do dziś stwierdzić, dlaczego wrócono do przygód załogi statku Spirit of Fire, ale znając efekt tego powrotu możemy sobie pogdybać. Marka Halo była w dość niewygodnej sytuacji po rozczarowującym Halo 5 Guardians i powrót docenionego spin-offa mógł być próbą polepszenia wizerunku serii. Możliwe też, że fabularnie wprowadzono rozwiązania, które w przyszłości podratują nieciekawą pozycję głównej serii. Przyczyn wyboru Creative Assembly na dewelopera też nie znamy, bo pomimo swego statusu RTS-owych legend, Stormrise i opcje Izolacja pokazały, że nie wszystko można idealnie zaplanować. W większości relacji z procesu tworzenia zawartości do Halo Wars 2 zobaczyć możemy osoby kojarzone z Microsoftem i 343 Industries, więc możliwe, że Creative Assembly powierzono jedynie rolę rzemieślnika, który miał wykonać modele i dopilnować balansu rozgrywki. Tak czy inaczej, swoje zadanie spełnili. Halo Wars 2 stało się ich najlepiej ocenianą grą konsolową, a współpraca z właścicielem marki układała się przez długi proces wspierania gry, kiedy to wydawano aktualizacje z kolejnymi dowódcami, a także dwa różne wielkości dodatki fabularne. Po tej odsłonie Halo Wars Microsoft zachował dobre stosunki ze specami od strategii czasu rzeczywistego. Więc jeśli w przyszłości powstanie Halo Wars 3 stanie się choć odrobinę prawdopodobne, to wszyscy wiemy, jaka będzie pierwsza propozycja fanów.